Witajcie moi drodzy, wiem, że część z Was jest na urlopach, wakacje w pełni, ale prawdziwy ogrodnik jak zwykle na działce. Zobaczcie, dzisiaj temat, tak jak w tytule filmiku, o okulizacji czereśni. W ogóle na początku chciałbym powiedzieć, co to jest okulizacja. Jest to proces po prostu szczepienia, ale nie jest szczepienie takie zwykłe, gdzie łączymy dwa elementy, jak w tradycyjnym szczepieniu, ale po prostu będziemy pobierać pąki z takich młodych przyrostów, ale już dobrze wykształconych, i po prostu te pąki, konkretne pąki, przeszczepimy na inną czereśnię. Po co to robimy? Nie zawsze mamy miejsce, żeby posadzić dwie czereśnie, trzy czereśnie, więc jak mamy u sąsiada czy u jakiegoś przyjaciela taką inną odmianę, to dobrze taką odmianę posadzić, a w tym przypadku zaokulizować na innej czereśni, po to, żeby mieć po prostu lepsze zapylenie. No i cóż, te pączki zaraz pobierzemy. Najpierw musimy odciąć taki przyrost, taki pęd, powiedzmy sobie, o, w tym miejscu przytnę, tu jeszcze ładnie się potem za rok zagęści. No i czeresienka też ładnie wygląda przy okazji. Mamy już taki odcięty kawałek i właśnie z tego kawałka będziemy pobierać okulanty, czyli takie pąki do przeszczepienia. Wybieramy ze środka pędu, które ucięliśmy, czyli powiedzmy te już nam nas nie interesują. Te też, czyli tu jest najlepszy materiał do okulizacji. Co nam będzie jeszcze potrzebne? Oczywiście, jak widzicie, już sekatora użyłem. Będą potrzebne jeszcze nam takie, zobaczcie, do zawiązania, ponieważ musicie wiedzieć, że to nie przepuszcza wody i powietrza, więc nie próbujcie jakimiś zwykłymi, tańszymi zamiennikami. Po prostu kupcie takie tasiemki w sklepach ogrodniczych. Najlepiej przez internet, ja też zakupiłem je przez internet, bo w sklepach stacjonarnych może nawet ogrodowych ich nie być. Zapytacie, czy ma Pan taką wstążeczkę do szczepienia? W jednym sklepie nie ma, w drugim nie ma, a w internecie tego jest dużo. Więc teraz tak, takie liście skracamy, one nam nie są potrzebne, tylko nam będą potrzebne pąki plus ogonek. Ogonek służy po to, żeby trzymać. Oraz pokazuje nam potem, czy taka okulizacja się powiodła. Jeśli nie odpadnie, to znaczy, że się okulizacja po jakimś miesiącu sprawdzacie. O, w ten sposób ucinacie. I mamy już gotowe. Tak, odcięcie tego od tego drzewa matecznego do okulizacji na drzewie właściwym, no, powinno mniej więcej 2-3 godziny, nie dłużej, więc, bo to wszystko paruje. To jest tak zwana żywa materia. Przechodzimy do drzewa, na którym chcemy sobie zaokulizować. Wybieramy jakąś gałązkę, nie za dużą, o mniej więcej podobnej grubości. Jeśli już okulizacja się powiedzie, to po prostu na drugi rok tutaj za okulizacją wycinamy nadmiar tej gałęzi, żeby po prostu tylko rosła ta już odmiana, którą chcemy, aby rosła. I teraz co? Pobieramy, moi drodzy, z takiego czegoś te pąki, które mówiłem. Sekator już na razie nam się nie przyda, ale z kolei przyda nam się dobrze naostrzony nożyk, najlepiej okulizak, tak zwany, do szczepienia, do okulizacji. Ale jak nie macie takiego do profesjonalnego nożyka, oczywiście możecie go przez internet zamówić. On jest dobry, bo jest sztywny, zobaczcie, się nie rusza, a te tapeciaki tak zwane, one po prostu są giętkie i trudniej nimi operować. Ale do rzeczy. Pobieramy teraz najważniejszy pąk, czyli trzeba uważać, bo nożyk jest ostry. Pobieracie w ten sposób, o mniej więcej, o, nadmiar nacinamy, najlepiej jednym pociągnięciem, chwytamy moi drodzy za ten ogonek, o, i teraz co, na drzewie trzymamy ten właśnie już tutaj pąk, na drzewie robimy znak T, mniej więcej na tej długości, którą ucięliśmy poprzecznie i teraz podłużnie, teraz poprzecznie nacinamy i sprawdzamy, czy odchodzi kora. Tu jeszcze może poprawię to cięcie jedno wzdłużne, o, i nożykiem też odchylamy, tu specjalny nożyk, o, zobaczcie, jak ładnie odchodzi kora, o. I teraz tylko nie pozostaje nic innego, jak wsadzić ten okulizant za tą korę. O, zobaczcie, jak ładnie się wślizguje. To powinno wejść ładnie, o.
nadmiar okulizanta odcinamy. O. I teraz ostatnia czynność to zawiązanie tą właśnie folijką. Bardzo dokładnie trzeba to zrobić. Ponieważ tutaj nie ma prawa dochodzić woda ani powietrze. O. Mocno zaciskacie. Od tego, jak dobrze to zrobicie, zależy powodzenie całej operacji okulizacji. Tu bardzo blisko ogonka. Ogonek zostaje, jak wcześniej mówiłem. Dociskamy. O. W ten sposób. I tu na taką pętelkę robicie. Po prostu trzeba to zacisnąć. Bardzo mocno. O. Zaciskamy tutaj. O. O. I tutaj woda już się nie przedostanie. Nie dostanie się powietrze i takie miejsce czekamy mniej więcej miesiąc. I jeżeli ogonek nie odpadnie, to znaczy, że ten proces się powiódł. I po prostu tutaj wyrośnie z tego oponka na nowy rok. Nie w tym roku, tylko za rok już na wiosnę, w marcu, mniej więcej w kwietniu pojawi się nowy pęd, który będzie miał duży przyrost. I wtedy już po jakimś miesiącu też odcinacie mniej więcej tak 2-3 cm tą gałąź i macie już nową gałąź z nową odmianą czereśni. No i cóż, wtedy mamy jakby dwie odmiany na jednym drzewie. Zobaczymy, czy mi się to powiedzie. Oczywiście z takiej gałązki możecie więcej tego uciąć, ja już tu nie będę przedłużał. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam, aby to wszystko się Wam przyjęło. Najlepiej właśnie założyć kilka, jeszcze tutaj poza kadrem 2-3 miejsca wybiorę i też zaokulizuję. Po to, żeby po prostu jak któreś się nie przyjmie, to jeszcze inne będzie taka możliwość. Także okulizujcie, zadawajcie pytania, jeżeli czegoś nie wiecie. Nie trzeba tutaj maści. Także moi drodzy, dobry nóż, sekator, no i chyba najważniejsze, dobra jakaś odmiana. W tym przypadku Cordia, troszkę późniejsza. Mam nadzieję, że też będzie dobrze zapylało. I trzymajcie się. Cześć.